Weźmy sobie, nie wiem, BMW, jakiegoś Japończyka możecie wziąć do driftu. Mi się bardzo fajnie driftuje M6-ką. O, tą M6-ką mi się fajnie driftuje. Chyba nie mam jeszcze zrobionej M4-ki. Co, chcecie M4-eczkę do driftu? Na bogato? Możemy sobie M4-eczkę zrobić. I tutaj są opony driftowe w piątce, ale wiecie co, te opony driftowe, one są zbyt przyczepne do driftu, trochę. Ciszę trochę muzykę, bo ta kurde BM-ka rozwala łeb tym dźwiękiem, nie? Tak, na ulicznych lepiej się driftuje, albo na standardowych. Ja nie wiem, jak te opony driftowe działają. Myślałem, że jakoś więcej, no nie wiem, za bardzo się ten... Za bardzo się samochód prostuje. Ja ich nie używam prawie wcale. Już na kierownicy to w ogóle. Dobra, BMW-ka jest nieprzerobiona. Ja biorę tuning, którego mnie nauczył Markus tutaj z czata tunigować w Fordzie Horizon 4. On mnie nauczył tunigować i ja od tamtej pory cały czas tak samo samochody robię i każdy driftuje dobrze. Chyba że samochód ma jakoś silnik z tyłu, to wtedy coś innego kombinuję. Albo go po prostu nie biorę do, wiesz, do driftu. I tak do driftu, jak się chce tak normalnie driftować samochodem, to nie ma co robić go na jakieś tam... Żeby miał 2000 koni mechanicznych czy coś. Ja tak tuninguję sobie te samochody, żeby były też dobre do driftowania pod kierownicę. Tutaj mamy jakieś body. Co, wrzucamy body? Do niego? O, z bodykitem inaczej brzmi. Niezły ten bodykit. Standardowy silnik chyba zostawię, ładnie brzmi. Tak, standardowy zostawiamy. Ładnie to brzmi, naprawdę. O, taki spoilerek. A czekaj, ja z przodu? Nie mamy nic z przodu? Do wymiany? Bez body są fajne dokładki? To czekaj, sprawdzę. O, faktycznie. To może bez body? Fajne, no. To bez body zróbmy. Ale blisko wydechu jesteśmy teraz. Ty, ale ten wydech jest... On jest w środku pełny. Nie jest rurka, ale dobra tam, to jest detal. Opony zostawimy standardowe, przedodajmy trochę, tylko trochę je poszerzymy, no nie? Z tyłu i z przodu, bo zaraz tutaj mocy trochę dodamy. Z przodu będzie odrobinę negatyw, więc możemy dać koło nieco szerzej. Ale ta BMW-ka będzie cisnąć fajnie, coś tak czuję. M6-ka super lata. W czwórce też mi się nią świetnie latało, także... I tutaj mamy driftowy dyferencjał. Ja nie wiem, czy one jakoś tam się bardzo różnią, te dyferencjały między sobą. Bardzo ważne jest to zawieszenie driftowe, ono dużo daje do driftu. Pyk, no i jedziemy z mocą. Podać wam później tuning? Dobra, mogę wam podać, pewnie. Świetnie brzmi ten samochód. Nie posłuchacie, bo będę gadał. Fajnie, fajnie brzmi. Super. Poinstalujemy, ale bez turbosprężarek chyba. Nie będzie potrzeby tych ulepszonych turbo... A nie, 650 koni mamy. Zobaczymy zaraz, co się z samochodem będzie działo. Dobra, to mamy, to mamy. O, dziękuję za subika, dziękuję bardzo. Glow Montana. No i w końcu jakiś normalny nick, który łatwo przeczytać. Dzięki, dzięki za subika. Czekać, gry na kierownicy. Ja też, bo tak wiesz, driftowanie na padzie to jest tak, nie czuję się tego samochodu. Zwłaszcza jak ktoś już driftował wcześniej na kierownicy i przejdzie na pada, nie? Muszę zamknąć drzwi, mam wrażenie, że pralka zaraz mi do tego pokoju wejdzie. Tak zaczęła wirować. Dobra, mamy tu porobione. Spoczko, ładnie brzmi to. 650 koni, bardzo skromnie. Jak na tuningi, które można tutaj zrobić, no nie?
Nie, zobaczymy, zobaczymy, może dodamy turbo, może nie. Zobaczymy. I robimy sobie tuning, myszką zrobimy, a co, będzie szybciej. Na razie spróbujemy, tak? O nie, 7 biegów tu mamy. Dobra, na glebie niech będzie. Usztywniamy wszystko, hamulec zdajemy na 10% i dyferencjał. O, już się nawet prawie zrobił. Blokujemy i powinno być gites. Zobaczymy. Malowanie jakieś, no tak, w sumie skoro my będziemy tym driftować, no to musi być show, no to musi jakoś wyglądać. Macie rację. Ty, szynka z kurczaka, no nie będzie. Gotowi? O, dziękuję, pieseł! Pieseł 1011, dziękuję bardzo. Chodźmy na wulkano i zobaczmy, co się da zrobić. Czy odebrałem... Nie wszystkie odebrałem drifterskie auta. To jakieś polskie, ty. Czemu mi akurat polskie poleciło? Nie wiem. Ain't gonna feed you.
coming, I'm colder. Hating like older. What's the problem? I'm older. T-flex, my swoller. All body, they folder. Try to say a little colder. Double text on my phone. With your boy, I'm the man of the year. I'm not the man of the year. Circle of fate on my head in the shears. You're not the many of years. Part of a lion, I'm friends with fears. I love the men in the mirror. Cry me a river to stand in the tears. You better stand in the clear. I'm going crazy, amazing. How would they ever go? Put it on baby, you do not baby. Why do you not give a f*** what you did? Eating that kitty, she stuck in my rib. How can I trust any f*** to pee? Bro got a Glock and a couple of C's. You think about spitting a couple of weeds. Shouting my DNA all real. Twin suit, all heel figures. And I ain't even got a deal with you. I ain't never split a bill with you. I got Hennessy on her child. Baby girl wearing nylon. Growing from a silent. Bad road in his private. Fiji water by the cold glass. Granddaddy by the ziplock. Season, I'm road running, I'm staying all of my tip top. Young man with an old mind, so I ain't worried about flight. I be up till sunrise, I'm staying out on my night shift. I got a bottle of bourbon, a bundle of hundreds, I'm jiggy, I'm flexing. Figured I hit it and quit it, I'm busy, I ain't got the minutes for texting. Came from the gutter with me and my brother, I'm moving my mother right out of the city. My star, they know I go hard, so I'm kissing the babies and selling them. Gold blinging like Chingo, rock star like Ringo. Checks coming in, back to back, I'ma line them up. Spaliłem tutaj. Myślałem, że uda się fajnie wejść tak z dużą prędkością i boczkiem. Tak, pełnie wczucia się. Musimy tutaj trochę węższe felgi dać. I co, mówicie z bodykitem czy bez bodykitu? Bo mi się bez bodykitu bardzo podoba. Bardzo spoczko. Bardzo ładnie to wygląda, mi się wydaje. Nie? Ten bodykit chyba nie jest potrzebny. Można sobie bez... Ładne są te dokładki, wszystko super pasuje. Tutaj te boczne... A nie, nie wystają aż tak mocno. Bez body, nie? Pewnie, że tak. Musimy tutaj tylko węższe opony dać. Mogę w sumie dodać trochę mocy jeszcze. Odrobinę. Bez body jest git. Body jest fajne, ale... Malowanie jakieś inne? Dobra, możemy zmienić. Możemy zmienić malowanie. I udostępnię wam zaraz tuning, co byście mieli. No dobra, to zobaczmy sobie jakieś malowanie. Jest już! Chyba wybrałem wersję bez body. Tylko mam nadzieję przynajmniej. Tak to sobie wygląda, no to bagażnik mamy, gościu. Pełna klasa. Dobra, musimy to trochę tutaj rzeczy porobić. Chyba szerokość opon zostawię, dodamy tylko odrobinę mocy. 53 konie mechaniczne. Powinny być spoko. I to jest taki samochód na spokojnie do driftu. Nie jakiś tam szalony, że napęd na 4 buty i robimy, nie wiem, jakieś, wiesz, obroty w miejscu i tak dalej. Tylko coś takiego spokojnego, żeby można było też na kierownicy sobie polatać. Takie samochody w okolicy 700-600 koni mechanicznych są spoko do driftu na kierownicy. Dodaliśmy trochę mocy, więc te opony powinny nam już wystarczyć, tylko dajmy sobie inną skrzynię biegów. Jeśli mogę dać, sześciobiegowa. Sześciobiegowa będzie spoko, fajnie. W standardzie ten samochód ma 7 biegów, a do driftu 6 będzie spoko. Dobra, dodaliśmy sobie turbo. V10, tak fajnie brzmi ta BMW, jak chcecie tak hardkorowo zmieniać. Co my tutaj mamy w ogóle do tej BMW? Jakiś super wheel spin jest, nie? Driftowe rzeczy tutaj są, o, fajnie. Do 400 się rozpędzi? A no tak, bo mam te opony takie ciulowe. Zobaczmy tą czwórkę. Dźwięk ma fajny, bardzo fajny. Poprawili go w stosunku do czwórki znacznie. Dobra, na wulkanie już byliśmy, to jeszcze przetestujmy te B i C może... W mieście? O, ciekawe jak się w mieście driftuje. Tutaj jest dużo takich dróżek, no niezbyt do driftu chyba, no nie? To jest BMW M4. M4 jest, dokładnie. Dobra, zobaczymy jak się w mieście driftuje, jeszcze tu ani razu nie latałem.
No lepiej, jest tylko 50 koni mechanicznych więcej, a różnica spora. Już mi się szybciej biegi kończą. Pierwszy raz tu driftuję. Także dziwnie jest. Tu jest ciasno dosyć. Chociaż w poprzednim mieście też było ciasno, no nie? Nawrotka. Kurczę, myślałem, że się uda, ale przesterowałem. No, ta nawrotka będzie ciekawa tutaj. Na kierownicy myślę, że będzie ciekawie to przedriftować. O, 81 poziom mi się wbił. No, na kierownicy może być wyzwanie, żeby to zrobić. Na padzie to łatwiutko. ...360 zrobić? Dobra, zaraz spróbuję. No, czwórka teraz spoko. Jak będzie jakiś taki gładszy zakręt, to na czwóreczce też. Dobra, 360 próba, spróbujmy. Za mocno mnie zrotowało, muszę jeszcze raz spróbować. Takie no. Niezbyt. Tu powinien być chyba taki ostrzejszy zakręt, żeby to ładniej wyglądało, nie? A, tutaj źle wyliczone. Przycina mi się trochę tutaj gra, powiem wam, w mieście. Ale to może przez multika, bo to nie są raczej lagi sprzętowe, to są takie jakby sieciowe bardziej. No nie wiem, ciężko mi powiedzieć. O, tu na kierownicy chyba. Za mało, trochę za mało precyzji na padzie jest. No tak się, kurde, tymi kołami, nie? Beznadziejnie. Tam Supra jechała. Przester. Prawie przester. I co powiecie na tą BMW? Chyba spoko do driftu, no nie? Ja już cię biorę, udostępniam wam tuning. Chyba nawet stąd mogę to zrobić. Nie, czekaj, to chyba muszę wyjść... muszę chyba wyjść do garażu, coś tak czuję, żeby wam to udostępnić. W głowie już się kręci cały czas, no. Dużo tego driftowania. Fajna BMW. Udostępnię wam tuning, żebyście mieli i zrobicie sobie po swojemu. Chyba tu będzie. Ty, jak się tu udostępnia tuningi? Setup Manager. Save. O, chyba tutaj, dobra. Zapisujemy. Chyba teraz będę mógł go udostępnić dopiero. O, właśnie. Co tu wpisujemy? Nic chyba. Po prostu wyszukajcie sobie po nicknamie ten tuning i będziecie mieli. Jak chcecie sobie wyszukać po nicknamie, to wchodzicie tutaj i tutaj macie Creator. I wpisujecie mu w polsku V12 i wyskoczy wam ta BMW. Powinna wam wyskoczyć. Przetestujcie sobie, dajcie znać, jak wam idzie na tym.